Prosimy się do uchwał komisji. Pierwszy pani przewodniczący komisji edukacji dotyczy korekty listy zadań bieżących. To jest uchwała Komisji Edukacji z dnia 5 czerwca 2013 w sprawie korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac zarządowych i finansów szkół zawodniczych szkoły na rok 2013. Merytoryczna treść uchwały, paragraf pierwszy. Przeznacza się kwotę 10 500 zł pozostałą po realizacji zadania powierzonego pod nazwą dnia na Słowacji o firmie szkoły 30 na zadanie powierzone pod nazwą zmiana okna na korytarzu wpół piętra prowadzącego do sali gimnastycznej szkoła podstawowa 30. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Opinia zawodnicza 1700 za. Uzasadnienie. Przeznacza się kwotę pozostałą po realizacji zadania powierzonego na zmianę okna w szkole podstawowej 30 na wniosek dyrektora szkoły z dnia 5.05.2013, pismo numer 962. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa w tej sprawie chciałby zabrać głos? Nie ma chętnych, zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, dziewiętnaście. Dziękuję bardzo.